like the old school. Nothing like the old school. Nothing like the old school. Yeah. It ain't nothing like the old school. Gruby jest gopi i gejem. No to ładne. Jeździ po całej województwie. Rozpina go energia. Trudno za nim nadążyć. Co trzeba robić? Śmiesznie ta moja dentystka mówi, to wszystko mówimy. Zrobimy, poczekamy. Aha. I tak dalej. Więc czyli się... taką solidarność promuje z pacjentami, tak? Że to jakby robicie to razem. Tak, więc dzisiaj dosyć zabawny, mało tam śmiechem nie palsnąłem, bo jak tak już tam poborowała, po różne rzeczy porobiła i mówi, no, namęczyliśmy się już trochę, to teraz sobie trochę poleżymy i odpoczniemy. No to zapraszam, trzeba się było przesunąć odrobinkę. Także fajnie, fajnie, miło. I got spurs that jingle, jingle, jingle. Czemu ona ma migać? Coś tutaj kurde jechało jakieś. Coś jechało i kurna srało na wszystkie możliwe strony, no. Ja wyjątkowo się nie tankuję. Ale jak jesteś cały kurde zalany, no to... U, co tak nie jakoś? No jedziemy. I co, jak sobie pan życzy? Parabę! O, zobaczymy tą piątkę, właśnie. No. Mryga, mryga, o, to już zaczynam. Tak. Gaśnie, pojawia się. Gaśnie, pojawia się. Chodź, zobacz sobie. Będziesz widział? Jest piątka. Widzę. Patrz, gaz, puszczam. No teraz, panie. No teraz Franca, patrz, jak chcę pokazać, to coś kurna świruje ta piątka. Może takie rozczynie, się... zdejmiesz tam kelszerem, ładnie wymyję. No. Sprzęgło od razu wymyję całe w środku. No, ten pył, te różne rzeczy. No, bo tam się coś musiało nazbierać, jakiegoś pyłu. Puścimy blondyneczkę. Tak, tak, bo to wiesz. Na komendzie byłem dzisiaj. A no właśnie, co z tą komendą zmalowałeś? No nie, nic nie zmalowałem. Było wezwanie za złożenie wyjaśnień do spraw wykroczeń drogowych. Czyli gdzieś kurde jakieś widoczne te zdjęcie, że coś tak podejrzewałem. Aha. No i było. No ciekawe, na co my dzisiaj tu trafimy. No może na nic, może na coś, zobaczymy, nie? Przecież już nie jest taka wąska wcale ta Wisła. Chwilę będzie wypłynąć. Ale jak widać i przez tą wodę ludzie się potopili, nie? Kurde, ale to było straszne. Ale czytałeś, w którym roku to było? Tak, 1900, nie wiem, drugi, piąty, ósmy, jakoś. No, to było masakrycznie dawno temu. Nie robię się coraz mniej głodny. Jak nie będzie jakiejś knajpy, to może być kurde nawet głupi fast food, jakiś byleby coś zjeść, bo normalnie... Tylko nie taka, wiesz, nieprzydrożna buda z kotletem 8-miesięcznym. Trzeba mieć tam jakiegoś zęba. Ty, no to złotego. No, elegancko, uśmiechnę się, bach, taki błysk, cia. No nie wiem, żeby tak się uśmiechnąć, żeby ósemki było widać, to chyba Joker tylko. No. W wielu tych miejscowościach i tych wsiach takie same te kościoły są. No, daję ci szansę. Żebyś zobaczył, czy jak? Nie, daję ci szansę, na co? No dobra.
To wygląda, jakby był odcinkowy pomiar może albo coś. Tam była tablica nawet, że jest na odcinku 3-3 km odcinkowy pomiar prędkości. A nie, śliczy średnią. 50 mamy teraz równo. Ale dziadostwo jest niezłe. No i co, ile nam policzyło? 53. No to spoko. Może być. To za... Gówno. Jakoś najchętniej to bym widział, wiesz, jakąś starówkę i na tej starówce, żeby coś tam było fajnego. No tak, żeby tylko motorki były blisko przy dubie. Gościuwa pod Teską nas w Łodzi na Pojezierskiej zostawiła, weszła na chwilę dosłownie na Teską. Wróciła i miała przerysowany cały z jednej strony i przeciętą gwoździem kanapę całą skórzaną rozprutą. Jakiś już nie mógł wytrzymać i jej gnój jakiś, wiesz, poprzecharatał. A miała tego intrudera 125, nie? No to daj spokój, to jest idiota, to już jest, wiesz. No to jest po prostu debil, no. Takiego gościa to wziąć i gwoździem to mu od dupy do czoła przerysować, no. Patrz go. Wstrząsające. Dobrze, że mi kurde kamera z kasku nie odpadła, tak głową przeszłem. A widać tam było po prawej budka, słodka dziurka. Tutaj słodka dziurka? Gdzie mam? Gości na 125. Chyba na Białomorawską pojedziemy, wiesz? No nawiguj, nawiguj panie kierowniku, nawiguj. Toyota Paseo? Co to jest? A no, to też jest taki wynalazek. Ty, nawet nie wiem czy kojarzę takie auto. No, o kurczę, ale restauracji to tu chyba nie będzie, ale... Co albo... tu jest? Restauracja, strzałka. A jest chyba remont cały czas, bo też cegły poustawiane, tam jakiś robotnik chodzi. Klimatyczne, klimatyczne. No wypatrzyłeś, fajne z tą wieżą. Grujec? Widzisz, tu tak, byliśmy tutaj i go tu spotkaliśmy. Aha! No dobra. A, bez wylotu nam pokazuje. No ciekawe co to. Zobaczymy jaki ten wylot. Jesteś? Jest furtka. Furtka. Uj, to kurna bez problemu. No, no i kurna elegancko. O, po jedzeniu to od razu lepiej. Najlepiej lubię jak zjem i zatankuję motocykl i wtedy wsiadam i wiem, że ja jestem pełny, motocykl jest pełny. Tak, wtedy można jechać kawałek dalej. Tak, jest fajnie. Patrz, k***a jak jedzie, a za nami gościu samochodem. Kurde, no nie, dużo ich tu jest. Zauważaj na te kranty. No jest góra Kalwaria. Gdzie ta jednostka? A tu co takie poopuszczane? Ty a, to nie... jest ta jednostka, widzisz? Aha. To jest ta jednostka. Aha. Tak, już wszystkie szyby powybijane. Widzę tam hała, tylko taka duża. Taka zaraz tam jakieś... Chcemy tu zajrzeć? No to chodź, wsadzimy głowę, zobaczymy. Chodzisz? O, dasz kierunek. No. Ciekawe jak ja tu wejdę z kaskiem. A, o kurczę. To ja, była stołówka. Stołówka była. Wydawali jedzonko. Aha. O, galante to nawet. Duża jednostka musiała być. Wyciągi tu. Trzeba ewentualne gwoździory uważać. Może se uważać w takim sypie. Tak. Z kapelkiem wyłożone. Co tam w kuchni dzisiaj podają? Cena makota. Ale tu jest ile natuczone wszystkiego, nie? Jakieś muszą się ostrzeli, patrz.
i tu z kuchni podawali posiłki. Leniwy raz. I tu kuchnia. A wyrywają pewnie na bieżąco, bo tu jeszcze trochę się ostało tego żelastwa. Nóg nie myję, bo w brudzie żyje. Napełnia słoiki, bo zbieram plemniki. Gruby jest gopi i gejem. No to ładne. Prysznice. Tak. Czyli tu była łazienka po prostu. Tak. Idziemy na górę zobaczyć? Możemy też zejść na górę. Nisko. O, tu nisko. A, tam wyjście na dach jest, jeszcze jakieś strychy są. Pieprzył po prostu dziurę lufą. Łazienki były? Dwie łazienki i pokoik. No fajny obiekt. No. Ale ten blok fajniejszy był. No blok fajniejszy, bo tam to jakaś wyobraźnia taka działa. Wszystko pasuje jak takie typowe bloki, a tutaj to... Wychodzimy tyłem? Latarek nie mamy. Piwnica jest? A światełko nie działa? Gotowy. A tutaj też coś było, jakieś... Jakieś coś. A no widzisz, jesteśmy tu gdzie tego. O, jest czołg. Polski Związek Emerytów i Rencistów Inwalidów w Górze Kalwarii. Ja tak się będę musiał odwrócić. Proszę, bo dziadki idą za plecami, żebyś ich nie najechał. Już się tak nie oglądajcie, dziadkowie, tylko... Ale jak się mają nie oglądać za taką rakietą, ej? No właśnie. Trzeba było kupić MT-07, moje nawet nie zauważyli. Co ty robisz? Patrz pan, nawet nie wiedziałem, że to jest tak wyważone. Tak lekko chodzi? Tak, czyli nie musiałbyś tam super mocny silniczek, żeby to podnosić. O, tutaj mamy ten, choć wlepy schowamy do czołgu. A jak teraz na... No jest na, pewnie młotkiem zabite. Tu śrubami i zaspawane wszystkie są. Ta. O, i pływający był taki skocik, bo ma śruby z tyłu. No właśnie, amfibia, nie? Tak. Można wrzucić tylko wlepy. Chodź tego zobaczymy. Pasełko, że... Dokładnie. O, tu piweczko. To ludzie piją za czołgiem sobie? Ale kurde, patrz jak tłumiki całe zjedzone. Zobacz. O, nic z tego nie będzie. Do tłumikarza trzeba by jechać. Panie, dasz pan radę? A, tłumik jest do wymiany, zdaje się. Ale zderzaczek to ma kurna solidne. Produkcja za tak jeszcze do 89. Fug węgierski, wóz rozpoznawczy. Ale trochę tu mieli tych budynków. A jakaś spora jednostka musiała być. Pracujemy na trasę. A co to tutaj leży? Kotek? Lisek. Lisek, zawinięty miał. O, jakiś zwierzak będzie. Lisek robił jogę. Idź garstkę paliwa. No, ja już mam dwie kreski ostatnie. Gangsta homeboy, just a dude who likes to talk. That's why you got your chain snatched in the Roscoe's parking lot. No Jacob on my wrist, cause that's not what I'm about. But I will find time to knock your favorite rapper out. And I'm a H-U-S-T-L. O, grillek, tutaj się dzieje. Aha, czuję.
Idzie kiełbasa z grilla. A to kawałek dalej, bo się tu piesek będzie musiał gardłować. Przepraszam bardzo, do promu tego przez Wisłę jak dojechać? O Jezu, dobra. Dobra, spróbujemy trafić. A to w czym ty kierowałeś nas do tej pory? Ja mam tu Windowsa, więc tu mam takie hear maps. No jest, prom samochodowy Karczew Konstancin, tak? Tak, to my Konstancin Karczew. Ale to wszystko jedno, będziemy chyba... No to pojechaliśmy w ogóle nie tak. Proszę bardzo, jak pięknie. A oni gdzie oni skręcają? Czekają chyba na rybki. Aha, nad wodę sobie, tak? Natura 2000, pływy kajakowe pod prąd, że tak powiem. Chyba... Nie, zaparkowane to wszystko jest. Cennik tu jest, proszę pana. Motocykl, 5 zł. Masz drobne? Od 20, jakieś mam. O, jedziemy? Dobra, chodź, bo będziemy zjeżdżać już. Rezerwat Wyspy Świderskie. Co to było? U mnie? Nie, jakieś łu, co to było? To nie wiem. Coś tam paszą. Ty, na sygnale z tamtej strony jest. Straż pożarna przyjechała na prom. Widzisz? Na sygnałach, widziałeś? Tak? Tak, i czekają i ich wołają, żeby przejechali. Bez kolejki, no ja, w sumie słusznie. A nie będą przejechali do Warszawy 60 km. No, alternatywna, tu jest droga, trzeba przyznać. No, trochę klepy po jajach. Wiem, że w Otwocku w całym centrum jakieś centrum handlowe budowali, jakieś zabytki powyburzali i poszedł siedzieć gościu, który to... Mam kolegę, studiowałem całe 5 lat do Otwocka. Tak? Tak. On to opowiadał takie różne historie właśnie o tych, między innymi o tych ośrodkach. Że on tu przychodził właśnie jak w nocy na przykład, jak się jakieś dziewczyny postraszyć czy coś, to brali właśnie do tego szpitala psychiatrycznego. I w tamtych czasach mówi, że tam normalnie były łóżka, stały, szafki, nie szafki, sprzęt taki jakiś na salach operacyjnych. A teraz to już wszystko zmasakrowane. A teraz zmasakrowane. Ale ma żółciutkie światła. A? Od iluś tam... na diuczku jedzie gościu na 100 zł szczepionce. To Georges Tower, czyli z wieża Georgia. A? Georges! Pasłobania od Zewdynia. Co ty tam masz? Gdzie? To u ciebie ta muzyka? Nie, nie. Aha. Myślałem, że bania u cygana u ciebie leci. A to rzeczywiście taki był rytm jak no. Bania u cygana, bania u cygana. Bania u cygana do rana. Masakra. Nie, to coś pitolistą. 3 i 2 km. 7 minut, no to jak 20 km? No to chodź, rzucimy okiem. Dziewczynka? Siema. Ty, kobitka chyba. Kobitka, no. I wlepić, telewizji. O, ale wzięła jeszcze młodą koleżankę. A, to patrz, no. No to chodź powiemy, żeby nas poprowadziły do tego, może do szpitala dla potuczonych. Wiesz? I tu już się pojawiają te wille w tym Świdermajerze. Takie tam te różne.
A to na takim wypizdówku jest, a? A, no właśnie w takim odpadku prawdziwym starszym, takim, gdzie same te drewniane wille były. Czyli tu w lewo. Kochanowskiego. Miejmy nadzieję, że to Kochanowskiego rzeczywiście było. Miejmy nadzieję. Tu jaka chałupa, zobacz. A? Ja pierdyka. No, tutaj za tym budynkiem jest, za tym murem, widzisz? Pytanie, co to jest? Nie, ludzie tam siedzą. A. To są jakieś socjale. A, to są socjale? Tak, to jest tu. Chyba. Yo, co to jest takie czarne i szybkie? Luczyn, dosiada i zamyka szybkę. Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o, manetka w rękę. Prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski Ghost Rider stary, to nie ściema.